Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie, gorąco na spotkaniu. No i już wiadomo, od kilku lat organizujemy ten Dzień Kobiet. No jest to tak, kiedyś ktoś to mówił, że to komunistyczne, ale to już nieprawda, przeszłość. A my jednak w teraźniejszości żyjemy, w czasie takim już przyszłym. I dlatego wszyscy na całym świecie prawie obchodzą te święto Dzień Kobiet. W imieniu Rady Sołeckiej chciałbym gorąco i serdecznie panie powitać. I tutaj oczywiście panowie z Rady Sołeckiej są panie Tesco, ale panie z Rady Sołeckiej siedzą za stolikiem. Także mają okazję się wymigać w tej pracy. W imieniu Rady Sołeckiej chciałbym gorąco i serdecznie złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, uśmiechu, zadowolenia przykładowo z dzieci, wnucząt, jak jednocześnie powierzenie tych obowiązków matki to jest bardziej najtrudniejsze i kobiety. Także naprawdę wszystkiego życzymy wam najlepszego, dużo uśmiechu, żebyście zawsze się śmieli i byli wesołe, tak samo jak jeszcze dzisiaj chodzili na salę. Ładnie to pięknie wyglądało. Chciałbym równocześnie gorąco i serdecznie powitać na naszym spotkaniu gościa niebywale słychanego. Bardzo się zawsze cieszymy z tego spotkania, że mamy tutaj bądź nas wszystkich, na wszystkich prawie imprezach, księdza proboszcza. Bardzo gorąco serdecznie księdze proboszczu witamy. Brawo. Witam gorąco ze Szkółczosy. Kierownik czy zagra piosenkę piękno powitalną, to ja jeszcze bym poprosił tutaj o dwa słowa księdza proboszcza. Bardzo proszę. Szczęść Boże wszystkim, a szczególnie miłym paniom, bo rozumiemy, że gdyby was nie było, to świat by w ogóle nie mógł istnieć. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mamy takie dni, takie święta nawet, śmiem powiedzieć, bo one jakoś tak nas ukierunkowują właśnie na tę piękną płeć. Bez dziewczyny. Tak? Bardzo dziękuję panu sołtysowi, Radzie Sołeckiej za zaproszenie mnie tutaj wraz z panią gospodynią Milką. Dziękuję wam również, bo to wasze chyba też zaproszenie. Dlatego nie chciałbym się tutaj powtarzać, bo życzenia już były złożone. Ja wobec tego do tych życzeń, krótką, ale myślę piękną modlitwę za was, bo ona ma wartość. Kiedy są życzenia wsparte modlitwą, to myślę, że wtedy jest wszystko okej, wszystko na swoim miejscu. Także oddaję was, Panie kochane, w opiekę Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiony między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w każdym świecie naszym. Maryjo, opiekunko rodzin, bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim paniom, wszystkiego dobrego. Chciałbym równocześnie podziękować jeszcze raz księdzu proboszczowi za modlitwę i za te ciepłe słowa do wszystkich pań, które przekazane zostały. Teraz bym prosił jednakże wszystkich bardzo proszę o stanie, a zespół proszę o zaśpiewanie tej przyjemnej, najlepszej piosenki, jaka jest 100 lat. Bardzo proszę. 100 lat. Jeszcze raz, niech żyją.
zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a z nami niebie bije, niebo całem zaśnie, a kto z nami niebie bije, niebo całem zaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. I... Firma nasza jest firmą z bardzo dużymi tradycjami. Powstała w 1967 roku i zawsze moja koleżanka powtarza, że to jest ta firma, która ma tyle lat co ja, czyli 50 lat będzie w przyszłym roku. Na polskim rynku firma w tej chwili będzie obchodziła 25-lecie. Jesteśmy firmą taką trochę nietypową, bo jesteśmy firmą sprzedaży bezpośredniej. Nie można nas kupić w tradycyjnym sklepie, a jedynie w bezpośrednim kontakcie z konsultantem przez katalog. Co jeszcze takiego mogę powiedzieć dla pań? Dzięki tej formie dystrybucji, jak kosmetyk trafia prosto od producenta do Państwa, możemy właśnie uczestniczyć w takich spotkaniach, jak to dzisiejsze lub innego rodzaju. Na temat tego, jak wyglądać pięknie, ale chciałbyśmy dzisiaj Państwu pokazać ten prosty, szybki sposób, który może zrobić każda pani, która się ma lubić, nie ma lubię, żeby wyjść do sklepu i jeszcze właśnie raz. Otóż, drogie pani, my Polki, a można powiedzieć, że staramy się z reguły zadbać o to, żeby pozdrawić swoją urodę, ale kobiety z innych krajów świata myślą zupełnie inaczej. Ja nie wiem, co to są urodzi, bo to jest moje nie wiem, czy mam brać ten mikrofon, czy nie. Będzie łatwiej, ale to znowu. Żaden makijaż nie będzie wyglądał fantastycznie, jeżeli tak naprawdę nie zadbamy codziennie o siebie, bo to jest najważniejsze. Ważne, żeby codziennie, jeżeli sięgacie po kosmetykę kolorową i będziecie chciały wykonywać makijaż, w ciągu dnia można robić to kilkakrotnie, ale jest prosta zasada. Zaczynamy zmywać oko. I do demakijażu oka mamy preparaty specjalne. Czy są tutaj osoby, które noszą szkła kontaktowe? Kto nosi szkła kontaktowe? Nie. No to akurat jesteście szczęściarami. Ten preparat, którym teraz koleżanka zrobiła oczy i zmywa całość kosmetyku kolorowego. To jest ważny element, drogie panie, żeby zrobić wieczorem. To może to dzisiaj zaczynamy jakąś weryfikację zrobić. Co robimy dalej? Drugi krok, to co robicie wieczorem? Będziecie spać. To proszę mi powiedzieć, do tego mycia co używacie? Mydła. Mydła, super. Co? Dobrze, używamy, drogie panie, do makijażu mlecznego. To prawda, w dojrzałym wieku, jeżeli ktoś nie musi stosować mydła, to nawet dojrzała kobieta bardziej powinna użyć to. Panie, coś tu się szykuje, oj się coś będzie działo, oj będzie się działo w międzyczasie, jak widać. A my, jak już tak jesteście odbiorowywani, lepiej trzeba później, to zrobimy teraz losowanie. My też, panowie, nam mają kwiaty, a my postaramy się też dać paniom coś od nas.
być w tym, co chcesz. Kierować się Bożym postępom i łez. Obietą w tu sklepach sta spraw co dzień masz. A męskiej kieszeni tysiące grun znasz. Aha, 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 aha. Kobieto, kobieto, choć tyle masz głos. Bez siebie cóż głos. Kochając anioły, być możesz i chcesz. Cóż jak ja będę, możesz być też. Mistrzynią być sportem, tam skaczesz i zmysł. A zwykła malutka przeraża cię myśl. Aha, 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 aha. Kobieto, kobieto, choć tyle masz. Byłby świat, kobietą mam wszystko, ty sposób swój masz. Ty zechcesz potrafić, zatrzymać i czas. Mężczyzna starzeje się raczej raz. A ty umiesz wiecznie 39 lat. Aha, 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 aha. Kobieto, kobieto, choć tyle masz lat. Bez ciebie cóż wart. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wart. Bez siebie cóż wart, cóż wart byłby Nie ma w co być w świecie, nie, ojej, jak na pół.